Gra Pokémon, wydana początkowo na przenośną konsolę Game Boy, stała się jedną z najbardziej popularnych gier świata. Jeżeli zapytasz się jakiegokolwiek dorosłego w wieku od 20 do 30 lat, kim chciał zostać, kiedy był mały, bez zastanowienia odpowie: trenerem Pokémon. Zawsze jak byliśmy mali, to z kolegami po szkole się spotykaliśmy i trenowaliśmy razem. I teraz widzę, że wiele lat moich treningów nie poszło na marne. Pikachu! Ale nie ma co się dziwić, każdy miał bzika na punkcie tej gry. Na cześć Pokémonów zaczęto stawiać pomniki, a najbardziej obleganą uczelnią był Uniwersytet imienia profesora Oaka, w którym nauka o Pokémonach przejawia się w każdym przedmiocie. Do ewolucji Magikarpa w Gallardosa potrzebujemy 400 Magikarp Candy. Za złapanie jednego Magikarpa dostajemy 3 Magikarp Candy, natomiast za odesłanie go dodatkowy jeden. Pytanie, ile Magikarpów musimy złapać, by ewoluować go w Gallardosa? Klaso, a teraz za mną. Gyarados. No śmiało, śmiało. Gyarados. Gyarados. Gyarados! Społeczność trenerów Pokémon rośnie bardzo szybko, lecz niesie to za sobą również konsekwencje. Na ulicę wyszły gangi, a jednym z najsilniejszych z nich jest Team walczący pod znakiem Articuno. Jak sami siebie nazywają, jest to Team Mystic i udało nam się dzisiaj z nimi porozmawiać. Vivalor może nam naskoczyć, na Digletta. Jak tylko widzimy jakiś czerwony gym, od razu zbieramy się i idziemy go zmiażdżyć. Ej, tam jest jakiś! Czy to wszystko nie zaszło już za daleko? Czy ludzie kiedykolwiek się opamiętają? Czy Pokémony to błogosławieństwo, a może przekleństwo? Wiem jedną rzecz. Świat już nigdy nie będzie taki sam. Ej, dobra, to już koniec? Tak? Mogę? Okej, tak.